Piotrku na kanale rolnikowo.pl. A dzisiaj zajmujemy się odkwaszczaniem zbóż ozimych. Właśnie znajdujemy się na pszenicy. Odmiana to jest Julius. I lecimy sobie właśnie ze wszystkim na kwasty. Pszeniczka ładnie poschodziła, ścieżki są, także lecimy po ścieżkach. O, tutaj jest kolejna. Można było jeszcze zrobić trochę inaczej je, bo otworzyć jeszcze po jednym, tak jakby lejk, zamknąć po jednym lejku, no ale dobrze jest. Dzisiaj myślę, żeby opryskać ze dwa zbiorniki. Dają fajną temperaturę. Także powinno. No nie, no widać, fajnie jest. Pomału się ta pszenica rozkrzewi jeszcze, bo mają być ciepłe noce teraz. Ten przyszły tydzień, który będzie, ma być właśnie w miarę ciepły. No i też dobra pogoda na opryski. Co prawda jeden oprysk oby przymrozek i nie wiem jak on zadziała. Najwyżej będzie trzeba po prostu zrobić poprawkę wiosną, ale to dopiero będziemy obserwować wiosną, jak się będzie rozwijała sytuacja na polach. Na razie lecimy po prostu jak jest. Widać, że jest dużo chwastu. No. Także będziemy z nim walczyć. Ładnie rozpyla. Wszystkie dysze ładnie działają. Czyszczony był opryskiwacz właśnie przed opryskami. No i leci. Ścieżki to jednak przydatna sprawa. Czy to RSM będzie można później rozlać? No i nie głowi się człowiek, czy jest omijasz, czy nie. Mniej więcej w tym roku ładnie wyszły te ścieżki. Jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy odnośnie ścieżek, ale zajmiemy się w przyszłym roku tym.
obok schodziła. Tu jest ścieżka. Jak ja to zaczynałem? A tu jest jedna, tu jest druga, a tu jest końcówka, dobra. Muszę od tamtej strony zacząć. Sobie wjadę w ścieżkę. Tego fastu widać. O, coś takiego tu, tu. Zobaczcie, prezentuję. Schody są. A tutaj jeszcze, zobaczcie, jeszcze dopiero gdzieś, jeszcze kiełkuje. Miejscami. Jeszcze gdzieś kiełkuje. Wczoraj jak pryskałem to duże pole, to chyba jacyś widzowie, bo trąbili z ciężarówek, chyba trzy ciężarówki trąbiły, jak właśnie tam byłem na dużym polu. Akurat chyba rozkładałem, czy tam opryskiwać, coś takiego. W takim razie pozdrawiam serdecznie tych, którzy tam trąbili ostro, bo tutaj część widzów właśnie przejeżdża trasą, więc mogą nas spotkać, tym bardziej, że właśnie akurat mamy pola usytuowane tutaj i tak może by sobie tutaj to sobie chyba poprzeczkę zrobimy, a tak to dojedziemy już od razu. Trzeba pryskać.
pszenica tam, tu jest na polu. W przyszłym roku też jest jakieś zakwaszczenie, ale postaramy się go zlikwidować. Się, to tam za sąsiada granicę, gdzie leci oprysk, ale tam jest łąka, no to bardziej nieużytek. No i tak, lecimy. Zapomniałem wam nagrać tutaj zmieszania, no ale no to wiecie, Baccarat Rio 0,5 litra na hektar, tam są trzy substancje aktywne do jesiennego odtwarzania. Pojadę sobie jeszcze z powiem polu, pojadę sobie do siebie. Mam na pszenicę Arkadię też do centrali. No i jeszcze na przężyny tam pod Lasko. Do południa by nam ciężko było wjeżdżać, bo już po prostu słońce nas zachodzi i tam te pola są w cieniu i zaraz szybko robi się rosa tam, ale fajnie wygląda. Kamera ci to tak ładnie, ale w miarę eleganckie są schody, więc coś się w przyszłym roku może zbierze. I co, moi drodzy, ja już popryskałem na dziś to, co miałem zaplanowane. Został mi ostatni przejazd tutaj na tym polu. Tu jest zasiane pszenżyto, o pole pod lasem. I co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tam widać, nie wiem, będzie widać na kamerze, tam ścieżki moje. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Ja jadę do domku robić coś dalej. Także dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam was. Cześć.